Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ósma kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w tej serii pojedynków, rozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim Dominik Drzewiecki, Gwardia Koszyn. Witam. Dzień dobry. Trzeba powiedzieć, że no tak trochę teraz, można powiedzieć, oddech złapaliście po tym spotkaniu z Lechem 2 Poznaniu u siebie. Cztery mecze przegrane, pięć meczów bez zwycięstwa, no i w końcu gdzieś te punkty trzeba było zdobyć. To się teraz udało. No, najważniejsze, że gdzieś tam nie ciągniemy tej niechlubnej serii dalej, bo cztery porażki z rzędu, no dobrze na drużynę nie mogą działać i na szczęście się udało, trzy punkty zostają w koszalinie, najważniejsze. Ale Lech 2 Poznań to zespół, który był chyba faworytem tej konfrontacji, zespół, który był dużo wyżej w ligowej klasyfikacji, 14 punktów przed tą kolejką. Wy tych punktów praktycznie mieliście jak na lekarstwo, a mimo wszystko wcale na boisku nie było tego widać, że to Lech jest dużo wyżej w tabeli. Ta liga też pokazuje to, że tutaj pierwszy z ostatnim tak naprawdę może wygrać, jest bardzo wyrównana. To pierwszy z ostatnim to raczej tak, ale czy ostatni z pierwszym? Czy ostatni z pierwszym, o, w ten sposób, ale też w poprzednich meczach było widać, że brakowało nam czegoś, trochę tego szczęścia, gdzie przegrywaliśmy, a chociaż też na boisku nie wyglądaliśmy tam bardzo inaczej, mocno nie odstawaliśmy od przeciwników. Trzeba też podkreślić to, że gdybyście zdobywali punkty, powiedzmy, zwycięskie w każdym meczu, w którym prowadziliście, to w tej chwili byście byli gdzieś tutaj w okolicach czołówki. No to na pewno boli, bo prowadzić chociażby z Gniezdem, dwa razy prowadziliśmy grając u siebie i oddajemy to zwycięstwo, no niestety, ale już nie ma co patrzeć w tył, trzeba skupiać się na kolejnych meczach i tam zdobywać punkty. Niektórzy tak podkreślają, że pierwszych pięć kolejek, sześć, to jest pokazanie, kto jest jak przygotowany fizycznie do rundy. Jest tak, że ktoś na świeżości wygrywa mecz za meczem, jedzie, po pięciu kolejkach jest odcięcie tlenu i inne zespoły gdzieś tam podganiają, bo mają inny tok przygotowań. No, u was w zasadzie to nie można powiedzieć, że byliście od początku, nie wiem, gorzej przygotowani czy lepiej. Te mecze były wyrównane, gdzieś tam brakowało wam, żeby spotkania wygrywać, no ale chyba w tej chwili jednak bardziej koncentracja i taktyka zaważyła niż przygotowanie fizyczne. Tak, zdecydowanie. Tu już taktyka, już przed meczem w Kaliszu rozmawialiśmy z trenerem bardzo dużo na temat taktyki, tego jak to ma wyglądać na boisku i tam już to można powiedzieć, że zaczęło działać, było tak jak należało, no ale czegoś tam też zabrakło. Ale ten mecz już pokazał, że ta taktyka, bo przygotowania, myślę, że intensywność, jaką mieliśmy teraz na meczu z Lechem, czy powiedzmy wcześniej z Gniezdem, czy chociażby w pierwszej kolejce, intensywność nasza w bieganiu i tak dalej jest na tym samym poziomie, więc o przygotowanie fizyczne raczej tutaj bym się nie czepiał. No, tradycyjnie te zespoły trenera Żakiety to przede wszystkim drużyny, które mocno bronią, które przede wszystkim patrzą, żeby bramki nie stracić. Tych bramek już trochę natraciliście w tej rundzie, trochę chyba za dużo, jak na taką taktykę, no, ale w niektórych meczach to przyniosło pozytywny efekt, chociażby teraz z Lechem. No tak, no jak tak już wspominałem, rozmawialiśmy z trenerem, no taktyka się dostosowuje do pod dany zespół, pod to jakich ma się zawodników i wydaje mi się, że to też jest najlepsza taktyka, jaką teraz możemy grać, co trenować, także myślę, że jeszcze troszeczkę i wskoczymy na wyższy pułap i będzie zdecydowanie lepiej, aniżeli to wygląda w tej chwili. Przewrotnie tak powiem, że Lech dysponuje zawodnikami, którzy są takim bezpośrednim zapleczem zespołu ekstraligowego. Gdzieś tam ci młodzi zawodnicy mają możliwość gdzieś tam od czasu do czasu zagrania w pierwszej drużynie. Są też doświadczeni zawodnicy w barwach tej ekipy. I co ciekawe, Lech jak przyjeżdża do Koszalina, to przeważnie przegrywa. Także chyba się potwierdziło. No, chyba tak. No, pytanie, czy to jest gdzieś tam... Co prawda nie grałeś we wcześniejszych meczach. Nie grałem, ale... Teraz ja trochę tutaj historię przypomnę. Faktycznie Lech, mimo tego, że bywał wyżej w tabeli, gdzieś tam wydawało się, że jest faworytem, a jednak ta gra taka bardzo poukładana, jak zresztą Lecha, bardzo służy Gwardii, żeby właśnie wygrać z takimi przeciwnikami. No ale to myślę, że nie tylko my tutaj jesteśmy przykładem, że akurat my komuś nie leżymy. Jest bardzo wiele takich przykładów w piłce nożnej na całym świecie, także ciężko tutaj się doszukiwać jakichś innych rzeczy. No, Lech 2 Poznań przegrywa z Gwardią Koszalin 0-1. Zobaczmy, jak wyglądały najlepsze akcje w tym spotkaniu. Nie było ich za wiele. Mecz walki, mecz, w którym przede wszystkim obie ekipy, przede wszystkim Gwardia miała trochę w głowie te cztery porażki z rzędu, więc przede wszystkim nie chciała tego meczu przegrać, a jednak się udało jeszcze i wygrać.
W ósmej kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Gwardia Koszalin Stroje Czerwone mierzyła się z Lechem 2 Poznań. Faworytem wydawała się drużyna poznańska, która była zdecydowanie wyżej w ligowej klasyfikacji. Gwardziści szukali swojej okazji do tego, by przerwać serię niepowodzeń. Przystąpili do meczu z Lechem po 4 porażkach z rzędu. Wydawało się, że będzie to ciekawy pojedynek, jednak gwardziści przede wszystkim skoncentrowali się na tym, by bramki nie stracić. Koszalnianie mocną defensywą zaskoczyli rywala. Tutaj jedna z nielicznych okazji w pierwszej części dla zespołu poznańskiego. Rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, ale tam strzał zbyt lekki, by zaskoczyć Adriana Hartleba. W odpowiedzi uderzenie Krystiana Przyborowskiego, ale tutaj pewnie piłkę łapie Karol Szymański. Przechodzimy do drugiej części spotkania. Tutaj goście mieli świetną okazję do zdobycia bramki. Krystian Przyborowski blokuje strzał Huberta Sobola. Jak nie Lech, to Gwardia. Zrzut wolny dla zespołu koszalińskiego. Dośrodkowuje Bułka. Silski zgrał piłkę do Przyborowskiego i ten strzela na 1-0. Była to 70. minuta spotkania. 9 minut później powinno być 2-0. Przyborowski do Drzewieckiego. Ten uderza, jednak broni Karol Szymański. Do końca spotkania Lech starał się przełamać defensywę Gwardii, jednak było bardzo gęsto i czerwono pod bramką gwardzistów, którzy nie dopuścili do tego, by Lech zdobył bramkę wyrównującą. Ostatecznie Gwardia wygrywa z Lechem 2 Poznań 1-0. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie ciężkie spotkanie, że będziemy grali mocno w ataku pozycyjnym. Dzisiaj ten atak pozycyjny nam niestety nie wychodził. Wiedzieliśmy, że zespół gospodarzy może nam zagrozić ze stałego fragmentu gry lub z kontrataku. Czyli w momencie, kiedy tracimy piłkę. Tak niestety się stało. Jedno z nich niestety dzisiaj udało się gospodarzom. Mogę tylko pogratulować zwycięstwa gospodarzom. Natomiast no, my dzisiaj pokazał ten mecz, że dużo przed nami pracy przede wszystkim. Jeżeli chodzi o atak pozycyjny, bo zbyt proste błędy dzisiaj popełniliśmy, też techniczne. I ta gra dzisiaj na pewno nie wyglądała z naszej strony, z naszej strony dobrze. Lech w ataku pozycyjnym, mieliśmy swój pomysł na grę z kontrataku z atakiem szybkim. Praktycznie od jakiegoś czasu to stosujemy, staramy się to doskonalić na zajęciach treningowych. Cieszę się na pewno ze zwycięstwa, natomiast mam dużo uwag, jeżeli chodzi o rozwiązania w tym ataku, bo było tyle niedokładności, było tyle niedokładnych zagrań, było troszeczkę dużo bałaganu, a można było niektóre te kontrataki i ataki szybkie rozegrać zdecydowanie lepiej. Natomiast no, na pewno cieszy bramka, bo chociaż samobójcza chyba padła bramka. Tak, dokładnie. Bramka, ale no stały fragment gry, wiadomo, gdzieś tam z tego zrobiła się jakaś sytuacja. Mecz bardzo wyrównany, także myślę, że ten wynik cały czas wisiał na włosku, choć Lech na pewno się męczył w tym ataku pozycyjnym i za dużo sobie sytuacji takich typowo 100-procentowych strzeleckich nie stworzył. Natomiast, no, tak jak mówiłem wcześniej, my na pewno wiele uwag do naszego ataku szybkiego. Trener Lecha tutaj podkreślał, że miał zespół poznański sporo problemów, jeżeli chodzi o atak pozycyjny, o jakieś błędy techniczne, ale tak naprawdę przez cały pryzmat tego spotkania, owszem, ten atak pozycyjny nie funkcjonował, no bo Gwardia była bardzo mocno ustawiona defensywnie i ciężko było się tam gdzieś przebić, więc trudno mówić tutaj o jakichś błędach, jeżeli chodzi o błędy techniczne Lecha Poznań w tym spotkaniu. Po prostu Gwardia zagrała dobrze w defensywie. No tak, no jak to się mówi, gra się tak, jak przeciwnik pozwala, no i teraz w sobotę Lechowi na zbyt wiele nie pozwoliliśmy i pewnie stąd taki obraz gry Lecha, nie inny. Co do waszej gry, trener tutaj podkreśla, że trenujecie bardzo mocno, jeżeli chodzi o ten szybki atak, o grę z kontry. Mocno w defensywie wyjście, w dużej mierze ten atak jest w jakiś sposób od ciebie uzależniony. Więc jak są jakieś problemy, to taki trochę chyba przytyk od trenera. Pewnie tak. No, zresztą na treningu widzę, co trener ode mnie oczekuje, mówi zawsze o tym głośno, także mam tego świadomość, kiedy trener, narzekając na szybki atak, ma mnie na myśli, a kiedy może innych kolegów. Taktyka na szybki atak nastawiona, bramkę zdobywacie z tego fragmentu gry. No, czasem tak bywa, gdzie prawda jest taka, że z stałych fragmentów gry jakoś specjalnie nie trenujemy, a tu taki, można powiedzieć, psikus. I to wcale nie pierwsza bramka wasza przy stałym fragmencie w tym sezonie. No, chociażby w pierwszej kolejce też strzeliliśmy, zgadza się. No, trzeba się łapać, czego tylko się da, żeby te bramki strzelać i coś tam się udaje. Miałeś swoją dobrą sytuację w tym meczu? Można było lepiej strzelić?
Tak, myślę, że nie powinienem też od razu uderzać. Co prawda ta piłka mi tam podskoczyła, ale powinienem jeszcze z metr, dwa pójść z nią do przodu i wtedy myślę, że byłoby zdecydowanie lepiej. Być może skończyłoby się 2, a nie 1-0. My podaliśmy, że bramkę zdobywa Krystian Przyborowski, a tutaj trenerzy, że bramka samobójcza, no tak na dwoje bramka wróżyła. Ale z drugiej strony lepiej, że jest, że Krystian strzelił, aniżeli samobójcza. Jak ktoś spojrzy po meczu gdzieś i zobaczy, kto strzelił bramkę, lepiej to będzie wyglądało. Krystian Przyborowski naszym zdaniem jest strzelcem bramki, ale owszem, obrońca Lecha Poznań nieco zmienił kierunek lotu tej piłki, zatem no, pół na pół, niech będzie po 50%. Zobaczmy, jak wyglądała cała ósma kolejka spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników ósmej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia wygrywa z Lechem 1-0, Świt pokonał Bałtyk 1-0, remis w starciu Kotwicy Kołobrzeg z Radunią Stężyca 2-2, bez bramek w meczu Górnika Konin z KP Starogard Gdański. Bałtyk Gdynia wygrywa na wyjeździe z Wodą Świecie 2-0, Wieżyca Pelplin pokonała Mieszka Gniezno 4-0, Pogoń 2-3 przegrywa z Łukniarzem Kalisz 1-2, Sokół Kleczew pokonał Chemika Bydgoszcz 3-0, Polonia wygrała na wyjeździe z Jarotą 1-0. W tabeli prowadzi KP Starogard Gdański z zrobkiem 20 punktów, tyle samo ma Radunia Stężyca, 17 Bałtyk Gdynia i Kotwica Kołobrzeg, po 14 Mieszko Gniezno, Włókniarz Kalisz, Lech 2 Poznań i Sokół Kleczew, 11 ma Świt Szczecin. Dolna część tabeli, Polonia ma 10 punktów, 8 Górnik, po 7 Wieżyca Pelplin, Gwardia Koszalin w Da Świecie, 6 punktów Jaroty, tyle samo ma Chemik, 5 punktów Bałtyku Koszalin i 1 punkt Pogoni 2 Szczecin. Program 9 kolejki, Bałtyk Koszalin podejmie w Da Świecie, Polonia Środa zmierzy się z Gwardią Koszalin, Bałtyk Gdynia podejmuje Kotwicę Kołobrzeg, KP Starogard Gdański podejmie Wieżyce Pelplin, Radunia zmierzy się z Jarotą, Mieszko ze Świtem, Włókniarz podejmie Chemika, Lech zmierzy się z Pogonią i Soku rywalizować będzie z Górnikiem. Najciekawiej zapowiadający się mecz w tej kolejce, Kotwica Kołobrzeg mierzyła się na własnym boisku z Radunią Stężyca, z Radunią, który już się mierzyliście w tej pierwszej kolejce. Zespół, który Beniaminek, który no jest rewelacją, można powiedzieć, tej pierwszej części sezonu. Nie tylko, zresztą KP Starogard Gdański, czy też Kotwica, która w niezłej formie jest, no ale druga z trzecią drużyną, jak walczy, to jednak to jest szlagierowy pojedynek. 2-2, no i trzeba powiedzieć, że sporo emocji, jeżeli się prowadzi 2-0 i meczu się nie wygrywa, to jednak było sporo się działo w Kołobrzegu. No tak, to jest zawsze bardzo duży niedosyt, wydawałoby się 2-0, co mogą nam zrobić, a tu jednak 2-2, no pokazuje to znowu, że Kotwica i Radunia nie przez przypadek są gdzieś w czubie tabeli, czekają nas, znaczy już z Radunią graliśmy, ale z Kołobrzegiem na pewno bardzo ciężki, ciekawy mecz. No to na pewno prestiżowy mecz, tak przede jest. Wszystkim tutaj dla kibiców i dla całego środowiska piłkarskiego w naszym regionie. KP Starogard Gdański też traci punkty i tutaj jest powrót do tego określenia, że zespół z końca tabeli może wygrać albo zremisować, przynajmniej urwać punkty z ekipie, która jest w czołówce. I to się potwierdziło. Górnik Konin zabiera punkty ekipie z KP Starogard Gdański, z którą również już się mierzyliście. Tak jest. I też wyjeżdżając ze Starogardu Gdańskiego, mieliśmy niedosyt, mimo tego, że przegraliśmy 2-0, ale z przebiegu meczu no, zupełnie nie czuliśmy tego, że powinniśmy jak gdyby przegrać. To jest to, o czym wcześniej mówiłem, że graliśmy wcześniej mecze, które wydawałoby się, no, przegraliśmy 2-0, ale dużo nam tak naprawdę nie brakowało, chociaż domyślam się, że głupio się to słyszy, 2-0 przegrali, ale dużo nie brakowało. Najbliższy wasz rywal Polonia Środa Wielkopolska, mówiło się, że jest to jeden z faworytów tych rozgrywek, jedna z drużyn, która będzie się bić o awans. No i patrząc na wyniki tej ekipy, to wcale nie pokazują, że to jeden z faworytów, no ale mimo wszystko ostatnio wygrywa swoje spotkanie. No tak, no mówili głośno, że będą bić się o ten awans, patrząc na personalia, jakie tam są, no można powiedzieć pełne prawo do tego, żeby awansować do drugiej ligi, no, ale jak widzimy, to jest piłka nożna, nigdy nic nie wiadomo, nazwiska nie grają, także... Jak na razie tylko jedno dobre spotkanie Polonii z Bałtykiem Koszalin, żeby nie było powtórki historii. O, otóż to, więc, ale myślę, że w przyszłym tygodniu wiemy, co mamy zrobić i pojedziemy tam walczyć o jak najlepszy wynik. W najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Zapowiadają się ciekawe emocje w tej konfrontacji. Obie drużyny w minionej kolejce odniosły swoje zwycięstwa. Zatem no, ktoś z tych ekip będzie chciał podtrzymać dobrą pasę.
Bałtyk Koszalin w tym tygodniu pracowicie, w najbliższą środę o 16:00 mecz pucharowy z Rozwojem Katowice, a później mecz przed własną publicznością z Wdą Świecie, także na oba te spotkania Państwa, jeżeli Państwo chcą się wybrać na stadion, zapraszam. No a jak Państwo będą chcieli pojechać do Środy Wielkopolski, również zapraszam na to spotkanie, gdzie Gwardia mierzy będzie się właśnie z Polonią. Kotwica Kołobrzeg w tej kolejce, tu też szlagierowo mierzyć się będzie z Bałtykiem Gdynia. Mecz zespołu z miejsca 3. i 4. też będzie sporo emocji w tej serii pojedynków. Na te mecze Państwa zapraszam, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Moim Państwa gościem był dzisiaj Dominik Drzewiecki, Gwardia Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.